Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Tematem dzisiejszego odcinka są okapy kuchenne. Sprzęt, który traktowany jest przez większość klientów bardzo po macoszemu. Uważany jako mało istotny, wybierany na samym końcu urządzenia kuchni, a powinno być dokładnie odwrotnie. Jeżeli Twoja kuchnia ma rzeczywiście służyć Ci do gotowania, to okap jest najważniejszy. Jego zadaniem jest szybkie i skuteczne czyszczenie powietrza z zapachów kuchennych oraz pochłanianie tłuszczu. Byle jaki okap bądź brak okapu spowoduje, że zapachy kuchenne utrwalą się w meblach tapicerowanych, w zasłonach, a tłuszcz oblepi nam szafki kuchenne i ściany. Jeżeli głównie jadacie na mieście, a kuchnia służy Wam do tego, żeby zrobić sobie kanapkę bądź zaparzyć kawę, to rzeczywiście okap jest mało istotny. Ale zakładam, że lubicie gotować, w związku z tym dzisiejszy odcinek powinien Was zainteresować. Bardzo ważną kwestią już na etapie planowania kuchni jest takie umiejscowienie okapu, żeby można go było bezpośrednio podpiąć do szybu wentylacyjnego. Wówczas będzie on działał na zasadzie obiegu otwartego, czyli będzie zasysał powietrze wraz z parą wodną i brzydkimi zapachami i będzie je odprowadzał bezpośrednio do szybu wentylacyjnego. Jeśli natomiast z jakichś względów nie możemy podpiąć okapu do szybu wentylacyjnego, to zawsze nam pozostaje praca w obiegu tak zwanym zamkniętym, czyli okap będzie zasysał powietrze, będzie filtrował je przez filtry węglowe i oczyszczone powietrze będzie oddawał do kuchni. Oczywiście praca w obiegu zamkniętym ma swoje wady. Taki okap będzie trochę mniej wydajny, mniej więcej o jakieś 20% i będzie też trochę głośniej pracował, również o jakieś 20%. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest nadal skuteczne i nie należy, broń Boże, z niego rezygnować. Ważną kwestią w przypadku pracy w obiegu zamkniętym jest tylko regularna wymiana filtrów węglowych, ponieważ długo niewymieniane filtry węglowe mogą być nawet przyczyną pożaru. Najważniejszymi parametrami przy wyborze okapu jest oczywiście wygląd, ponieważ okap musi nam się podobać, no i oczywiście wydajność oraz głośność. Ja w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o różnego rodzaju okapach, ponieważ nawet w takim sklepie specjalistycznym jak MediaMarkt zobaczymy raptem skrawek oferty rynkowej. Głównie zobaczymy tutaj okapy podszafkowe, przyścienne czy wyspowe, w klasycznym kształcie litery T, ukośne bądź też w kształcie tuby, a możliwości jest znacznie, znacznie więcej. Istnieją na przykład płyty indukcyjne oraz płyty gazowe ze zintegrowanym okapem. To jest świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które mają zamontowaną płytę na wyspie kuchennej i nie chcą mieć zawieszonego okapu nad płytą po to, żeby na przykład nie zasłaniał im widoku na salon. Co ważne, mechanizm tego zintegrowanego okapu zajmuje tyle miejsca, co raptem szuflada na sztućce, a rura poprowadzona jest na tyłach szafki. W związku z tym mamy tutaj jeszcze naprawdę sporo wolnej przestrzeni do dyspozycji. Są też okapy wolno wiszące, które nie mają żadnych rur. Oczywiście działają na zasadzie pochłaniacza, czyli zasysają powietrze, parę wodną, brzydkie zapachy, filtrują przez filtr węglowy i oddają czyste do kuchni. No i one wyglądają na przykład jak kryształowa kula, czy przepiękny kwiat zawieszony gdzieś nad płytą. No i według mnie niektóre z nich to prawdziwe dzieła sztuki, które zdobią całe mieszkanie. Są też okapy typu downdraft, to są takie okapy, które wysuwają się z blatu i tego typu okapy, aby być skuteczne, muszą być zamontowane przy płycie, która jest wąska i której pola grzejne umiejscowione są w jednym ciągu. Są też okapy sufitowe, których mechanizm ma grubość około 20 cm i schowany jest w suficie podwieszanym. I gdyby nie oświetlenie LED-owe i szczeliny wokół, to w ogóle nie widzielibyśmy, że tam jest zamontowany okap. Te nietypowe okapy, o których opowiadam, możecie znaleźć na stronach takich producentów jak Faber, Elika czy Globalo, a w związku z tym, że my z tymi producentami współpracujemy, to zawsze możemy je dla Was wycenić i sprowadzić. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmików z serii Pani AGD. W kolejnym odcinku będę opowiadała o głośności i wydajności okapów. Do zobaczenia!